Co zrobić, gdy kupicie za dużo kiełbasy na grilla? Na patelni podsmażacie cebulę, następnie dodajecie kiełbasę, czerwoną, żółtą oraz zieloną paprykę. Wszystko mieszacie i doprawiacie słodką papryką, ostrą papryką oraz solą. Dokładnie mieszacie i smażycie. W tym czasie pomidory obieracie ze skórki i dodajecie do pozostałych składników. Gotujecie przez kilka minut i na koniec dodajecie mój sekretny składnik, czyli ajwar. I pyszne leczo gotowe!